Cześć, tutaj Berdysz. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj będzie troszkę inaczej. Ja chyba dość często to mówię, ale z drugiej strony kanał jest mały i generalnie młody, więc chyba mogę tak mówić, jeżeli robię coś nieco inaczej niż zwykle. Będzie dzisiaj o figurkach. Figurkach do wojen włoskich. Ten temat został niejako mi zasugerowany. Także chciałem Wam pokazać, jakimi figurkami można grać ten niezwykle interesujący konflikt, gdzie je kupować. To mniej więcej o to samo. Tudzież gdzie rzucić okiem za jakimiś inspiracjami. Słuchajcie, z tymi wojnami włoskimi to jest tak, że z jakiegoś powodu ten temat jest nieco, znaczy nie pomijany, ale jeżeli chodzi o renesans, to z reguły, prawda, dochodzimy gdzieś do 1500 roku, później jest jakaś taka duża przerwa i dopiero, prawda, XVII wiek to jest jakieś tam większe zainteresowanie. I to nie jest tylko moje zdanie, jest to też zdanie historyków, którzy pisali na ten temat różne traktaty i książki. Bardzo często, że tak powiem, we wprowadzeniu można znaleźć, że ten temat jest jakoś tak nieco pomijany. Nie wiedzieć czemu, jako że wojny włoskie i w ogóle no, całe XVI stulecie jest okresem bardzo ciekawym, nawet z punktu widzenia tego, co działo się później w wieku XVII, bo pewne rzeczy, pewne sposoby, prawda, walki narodziły się właśnie w wieku XVI. No więc, będzie tak lajtowo historycznie, ale głównie będzie o figurkach. Pokażę Wam, co ostatnio kupiłem, porównam to coś z innymi rzeczami, które mam do tego konfliktu. Później będzie o figurkach, o producentach figurek, które można użyć do wojen włoskich. W większości są to figurki, które w jakimś tam stopniu znam, to znaczy mam przynajmniej jedną, dwie czy tam parę od tych wytwórców. Natomiast będzie też o rzeczach, których, o producentach, których nie znam, których być może zamierzam kupić najprawdopodobniej, natomiast jeszcze tych figurek nie miałem, ale to zresztą jasno Wam powiem. Najpierw jednak chciałem od takiego bardzo lajtowego opisania tematu wojen włoskich, co to było, jak to się działo, kto tam walczył i dlaczego wyglądali tak, a nie inaczej. Zanim jednak przejdziemy do naszego głównego tematu, słuchajcie, jak zawsze, bardzo bym Was chciał prosić o rozważenie możliwości subskrypcji tego kanału, tudzież lajkowania materiałów, jeśli oczywiście one się Wam podobają. Jeżeli się Wam nie podobają, to bardzo bym prosił przy dislike'u jakimś, żeby napisać dlaczego. Czy jest to jakaś techniczna bieda, nie podoba się Wam, jak to jest zrealizowane, ja się Wam nie podobam, czy może nie podoba się Wam zakres tematów, które, że tak powiem, pokrywam swoim ględzeniem. Będę bardzo wdzięczny naprawdę za tego typu komentarze. Prawie równie będę wdzięczny za te właśnie takie negatywne komentarze, jak za pozytywne. Prawie. No w każdym razie. Teraz zanim zacznę Wam opowiadać o tych wszystkich rzeczach, to tutaj są time stampy dla poszczególnych tematów. Może nie wszyscy chcecie, że tak powiem, słuchać czy oglądać to, co w tym materiale jest, bo szczerze powiedziawszy, jak wpadłem na pomysł, jak zacząłem, nazwijmy to, nagrywać, myślałem, że to będzie góra z pół godziny, a zrobił się z tego ogromny materiał. No więc jeżeli byście chcieli coś pominąć lub nie wysłuchać całego, to tutaj są time stampy poszczególnych tematów. One też oczywiście są na dole w opisie. Słuchajcie, no tak jak mówiłem, trochę historii, tak bardzo lajtowo. Wielkie wojny włoskie, czy wojny włoskie, czy czasem znane również jako konflikt Walezjuszy z Habsburgami. No więc toczyły się ten konflikt, czy raczej seria konfliktów na przestrzeni lat od 1494 do 1559. Jakie były przyczyny tego całego konfliktu? No słuchajcie, jak to zwykle bywa, przyczyn pewnie można wyliczyć wiele, ale z reguły jako najważniejszą podaje się dynastyczne roszczenia Karola VIII Walezjusza do Królestwa Neapolu. No tak, to jest niby prawda, aczkolwiek należy też nadmienić, że w roku 1490 szlak trafił, że tak powiem, ustalenia pokoju w Lodi, który został pomiędzy włoskimi, prawda, organizmami państwowymi, nazwijmy je umownie, zawarty. I no tak jak właśnie mówię, 40 lat to trwało, było spokojnie i fajnie. W 1490 to dobiegło końca. No i w ten sposób też otworzyło to niejako Włochy na prawda, ingerencję z zewnątrz.
I trzeba też nadmienić, że tak naprawdę cała ta wyprawa i te roszczenia dynastyczne Karola VIII to takie trochę takie te roszczenia kiepskie były tak naprawdę. A król troszkę awanturniczo do tego podszedł i to też należy uwzględnić, że to była taka wyprawa, prawda, hej ho, pojadę na czele armii i pokażę, do czego jestem zdolny. Dodatkowo też no, Karol VIII miał jakieś takie mrzonki, prawda, że on stworzy taki tam przyczółek w Neapolu do walki z Turkami, którzy wtedy faktycznie zaczynali mocno cisnąć Europę i stamtąd utworzy jakąś taką wielką krucjatę. Ale to tylko było takie bla bla, zdaje się, bo tak naprawdę jakby chciał tworzyć krucjatę na poważnie, to pojechałby raczej w kierunku Węgier, a nie, prawda, w dół buta włoskiego. No i jak zapewne wiecie, czy może zdajecie sobie sprawę, ta awanturnicza wyprawa Karola VIII przerodziła się w bardzo, bardzo długą wojnę, która zaangażowała aż trzech królów francuskich. Oczywiście w konflikt zostaje wciągniętych cała rzesza innych koronowanych głów, tudzież tych niekoronowanych. Mam na myśli m.in. całą rzeszę państewek włoskich, mniejszych, średnich i całkiem malutkich. W konflikcie uczestniczy też Anglia z Henrykiem VIII. Jak Anglia, to do konfliktu zostaje wciągnięta Szkocja po stronie Francji, oczywiście. Tudzież Turcy Ostmańscy, no i oczywiście Święte Cesarstwo. Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, może nazwijmy ich po prostu Niemcy. Ten konflikt jest dzielony bardzo często na jakieś tam okresy, no oczywiście poszczególne wojny, ale nazwijmy to, że takim dość chyba mądrym podziałem jest podział od 1494 roku do 1516, czy może w zasadzie do 1521. Wtedy zachodzi w charakterze tego konfliktu dość znacząca zmiana, a jest to zmiana w osobie Karola Habsburga, znanego jako Karol V. Ów Karol nie dość, że został wybrany cesarzem niemieckim, tak to nazwijmy umownie, odziedziczył też po rodzicach cały szmat różnych ziemi, jak, prawda, koronę Hiszpanii, koronę Neapolu, Austrię, Niderlandy, co doprowadziło do tego, że Francja została generalnie otoczona przez posiadłości Habsburgów, co jej się naturalnie nie za bardzo podobało. I tak naprawdę od tego roku, czyli od 521, wtedy kiedy Karol został właśnie cesarzem niemieckim, ta wojna zmienia się w wojnę o hegemonię w Europie. Francja, która walczy, prawda, z tym okrążeniem przez posiadłości Habsburgów. Ja osobiście dokonałbym jeszcze innego podziału tej wojny i zresztą nie jest on tylko moim podziałem. Jest to też podział, który widziałem, był stosowany przez historyków wojskowości. Więc ów podział by wyglądał od 1494 roku do roku 1525, gdzie to miejsce ma największa bitwa tego konfliktu, a mianowicie bitwa pod Pawią. Dlaczego tak? Ano dlatego, że z militarnego punktu widzenia, a co za tym idzie, z figurkowego również, po 1525 roku nie dzieje się już tak ciekawie jak przed. Mam na myśli, że jeśli weźmiemy pod uwagę wielkie, prawda, bitwy, które wydarzyły się podczas trwania tej wojny, to naprawdę duża większość miała miejsce przed 1525. Jeśli popatrzycie tutaj, o jak się rozkładają to z Wikipedii bitwy, prawda, znacząco, które zostały zanotowane, no to wystarczy rzucić okiem, żeby widzieć, gdzie ta większość, w jakich latach większość tych bitew była toczona. Więc po 1525 roku można już ze świecą szukać takich bitw jak Nowarra, prawda, Marignano, czy właśnie Pawia. Po 1525 roku tak naprawdę armie dużo manewrowały, czasem wychodziły sobie naprzeciw, po czym się rozchodziły. Sporo było, prawda, oblężeń i bitw właśnie związanych, prawda, z wzięciem tej czy innej twierdzy czy miasta, natomiast walne bitwy, no, ze świecą szukać. Tudzież no,
o tym piszą właśnie już historycy wojskowości, że ze względu na jakieś takie, prawda, przełomowe techniki zastosowane podczas bitwy, też raczej ciekawiej było do 1525 roku. No więc jako, że jest to program o figurkach generalnie i otoczeniu bitw figurkami, wydaje mi się, że jeśli szczególnie chcemy toczyć duże, kolorowe bitwy, to należy się zająć okresem przed do roku 1525. Teraz może trochę na temat tej wielkiej kolorowości ówczesnych wojsk, składających się głównie z najemników. No więc jeśli chodzi o kolorowość strojów, to przewodzący w tym względzie, a przynajmniej w jakiejś takiej zbiorowej świadomości, landsknechci zapewne odziedziczyli to po szwajcarskich Reislauferach, że takich ładnie nazwę, czyli po szwajcarskich najemnikach, którzy wtedy byli u szczytu swojej sławy. Jeśli chodzi natomiast o różnego rodzaju nacięcia, kokardki, bufiaste rękawy, bryczesy, pocięte kamizelki, to już jest gorzej i nie do końca to wiadomo. Ale okej, od początku. No więc Szwajcarzy, na których wzorowali się niemieccy landsknechci, i to zarówno jeśli chodzi o styl walki, jak również o ubranie, swoją kolorowość najprawdopodobniej zyskali po wygraniu wojen przeciwko Burgundii. Weszli oni wtedy w posiadanie ogromnych ilości, prawda, różnokolorowych i przepięknych, czasem bardzo drogich materiałów, które po prostu zostały jako, że tak powiem, łup wojenny rozdysponowane pomiędzy zwykłych żołnierzy, którzy z kolei poszyli sobie z tego wdzianka. Stąd ogromna kolorowość, którą przejęli też landsknechci. Jeśli chodzi o bufiastość, no to tu jest już troszkę ciężej i tak naprawdę chyba nie ma całkiem pewnego i dobrego wytłumaczenia na to. Podobno zostało ono też wzięte od Szwajcarów, którzy to zdobywszy jakieś tam miasto, kiedyś tam, prawda, swoje podarte odzienie uzupełnili zrabowanymi materiałami, prawda, upychając w dziury w ubraniach różnego rodzaju drogie materie. No i to stworzyło taki właśnie bufiasty obraz tych żołnierzy i to później zostało przerobione niejako na takie no już pełnowartościowe, że tak powiem, stroje landsknechtów, ale to chyba tylko legenda. Myślę, że najbardziej sensownym wytłumaczeniem jest to, że ta bufiastość tak naprawdę rozpoczęła się troszkę później, w momencie kiedy landsknechci tak naprawdę zetknęli się ze strojami właśnie Włoch, południowych Włoch, no a powiedzmy, że Włoch w ogóle. I stamtąd przejęli część mody, która to w połączeniu z tą ogromną kolorowością ich strojów, która już wtedy istniała, doprowadziła do tego, co znamy wszyscy, czyli do tej, prawda, bufiastości, jak już mówiłem, kokardki, bufiaste rękawy, nacięcia, bryczesy, kamizele, kapelusze z piórami i inne takie rzeczy. Czy istniała jakaś różnica między tymi dwoma formacjami w sensie ubioru, to znaczy między Szwajcarami a landsknechtami? Szczerze Wam powiem, chyba nie bardzo, szczególnie później już. Będę pokazywał Wam figurki niektórych producentów i możecie tam zobaczyć, że niektórzy to właśnie pokazują, że szczególnie wcześniej ci landsknechci byli tacy bardzo ascetyczni, jeśli tak mogę to nazwać, jeśli chodzi szczególnie o te właśnie bufiastości, kokardki i takie tam rzeczy. W jakimś sensie, szczególnie właśnie w bitewnych grach, jest niejako przyjęte, jeśli popatrzymy, jak gracze budują swoje armie, że Szwajcarzy są tacy bardziej, no właśnie, ascetyczni, jeśli chodzi o bufiastość i te wszystkie takie, prawda, przymioty, które są z landsknechtami raczej łączone. Także Szwajcarów kreujemy niby takich troszkę, że tak powiem, biedniejszych w cudzysłowie, a landsknechtów no to pełne rozpasanie. O tym też jeszcze później troszkę, jeśli chodzi o figurki. I tak mniej więcej wygląda historia w cudzysłowie, prawda, tej wielkiej kolorowości i bufiastości ówczesnych wojsk. Oczywiście kolory nie były tylko zarezerwowane dla Szwajcarów czy Niemców. Kolorowi również byli Hiszpanie, Włosi i Francuzi, natomiast istniały tutaj pewne różnice.
Ciężko jest nam obecnie tak naprawdę te różnice uchwycić, patrząc nawet na jakieś obrazy czy ryciny z epoki. Bo to jest tak, jak tak naprawdę pokazać komuś za 100 lat, nie wiem, Polaka i Amerykanina. Pewne dlatego kogoś będą wyglądali zupełnie inaczej, natomiast myślę, że my, widząc obcokrajowców na ulicy, często po ubiorze możemy się domyślić, że nie są oni Polakami. No w każdym razie, jeśli chodzi o te różnice wtedy, to na pewno Francuzi byli bardziej ascetyczni niż na przykład Niemcy, którzy właśnie swoją modę wręcz zaczęli czerpać od Landsknechtów, więc byli, no prawda, bardzo, bardzo bufiaści. Włosi z kolei byli jakby, że tak powiem, miksem pomiędzy jednymi a drugimi. Szwajcarzy, którzy niejako całą rzecz zapoczątkowali, właśnie przyjmuje się, że jednak nie poszli aż tak daleko jak niemieccy Landsknechci i byli, że tak powiem, bardziej zatrzymani, jeśli chodzi o pewne elementy ubioru. Stąd też myślę, właśnie wargamerzy ich zawsze przedstawiają jako taką biedniejszą w sensie ubioru wersję Landsknechtów. I myślę, że tak trzeba na to patrzeć, nie trzeba dać się zwariować. Będzie tu jeden producent figurek, który do tego podszedł, myślę, w bardzo fajny sposób i widać, że tak powiem, różnice w ubiorze poszczególnych nacji tej wojny. Teraz wracając jeszcze na chwilkę do samej wojny, o której oczywiście polecam Wam, żebyście sobie poczytali, a przynajmniej o większych bitwach, takich jak Bicoca, Novara, Ravenna, Marignano czy Pavia. Myślę, że rozpalają one wyobraźnię, jeśli chodzi o granie ich figurkami. Natomiast, jak już mówiłem, jeśli chodzi o samą wojnę, zakończyła się ona w roku 1559, pokojem w Cito Cambrésis. La voilà, powiedziałem. Trudno tutaj doszukiwać się wygranych czy przegranych. Nikt na dobrą sprawę nie wygrał ani nie przegrał doszczętnie. No, Francja na pewno nie była wygrana w tym sensie, że wszystkie swoje posiadłości włoskie zasadniczo musiała zwrócić. Zyskała natomiast Pas de Calais, okręg w północnej Francji, pozbywając się stamtąd Anglików na stałe. Ciężko mówić, że wygrali Habsburgowie, bo Karol V koniec końców przeżył załamanie nerwowe i abdykował, tudzież tak naprawdę całość tego konfliktu doprowadziła do rozłamu korony Habsburgów na, nazwijmy to umownie, Hiszpanię i Cesarstwo Niemieckie. Filip II odtąd będzie, że tak powiem, królował w Hiszpanii, no i tudzież w Neapolu. Natomiast cesarzem niemieckim zostanie Ferdynand I po abdykacji Karola V, ma się rozumieć. I to tyle, jeśli chodzi o taki historyczny rys tego konfliktu. Być może jeszcze przy okazji jakichś pomalowanych figurek opowiem Wam jakieś ciekawostki. A teraz może przejdźmy już do innych, bardziej wargamingowych rzeczy. Dobrze, może więc zacznijmy od omawiania, że tak to nazwę, tych figurek, które nam do grania w te wojny włoskie się mogą przydać. Więc zaczniemy od tych najbardziej oczywistych i, no, powiedzmy sobie szczerze, takich najtańszych, jeśli chodzi o zbudowanie armii. Warlord Games. To, jak zapewne wiecie, znajdziemy obecnie już w Other Games Italian Wars. No i tutaj dostaniemy generalnie Landsknechtów. No, nie da się grać w XVI wiek, nie posiadając Landsknechtów. Znaczy, da się, nie? Ale po co? Skoro to jest najfajniejsza jednostka. Przynajmniej jeśli chodzi o wygląd. No więc tutaj dostaniemy, prawda, przeróżnych tych Landsknechtów czy Landsknechtów. Swoją drogą funkcjonuje też taka forma jak Landsknecht, bo niektórzy dowodzą, że tak ta nazwa nie pochodziła od tam ziemi i, prawda, tego knechta, tylko od ręcznej lancy, jaką niby ten wojak trzymał. Stąd też widziałem, zresztą ktoś tego dowodził, że ta nazwa Landsknecht jest tak naprawdę prawidłowsza. No ale no, mniejsza z tym. W każdym razie, wracając do tego, co tu mamy, dostaniemy tutaj, prawda, plastikowe figurki, jak i, prawda, takie no, blistery z metalowymi figurkami. Są one bardzo fajne. Wszystkie jakościowo są naprawdę świetne. Z tych plastików można naprawdę zrobić wypełniacze i ogromne oddziały pobudować.
bo no jest to stosunkowo tanie, choć z drugiej strony chyba powinienem powiedzieć, że było, bo w tym momencie jest to towar nieco deficytowy, szczególnie jeśli chodzi o polskie sklepy. Nie wiem, coś się zmieniło powiedzmy na przestrzeni ostatniego tam miesiąca czy nawet 3 tygodni, jak się pytałem u różnych, że tak powiem, znajomych sklepów, ale z Warlordem jest problem, bo Warlord nagle wprowadził, prawda, po tej epidemii jakieś takie quota, że tak powiem, żeby coś kupić, to trzeba od nich od razu ciężarówkę wszystkiego kupić. Ja powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest Games Workshop, żeby, prawda, przychodziło do sklepu na półkę i się od razu sprzedawało, no więc jest słabo. No i widzimy, Pikmeni podstawowi kosztują 117 zł, no a powiedzmy, że można było ich nawet w niektórych miejscach poniżej 80 kupić. No i w tym momencie jest z tym słabo. No więc koszt się tego podniósł. No ciągle to nie jest, prawda, zła cena za wielkie pudełko ludzików, no ale no trochę gryzie, że było to dużo tańsze. No nie wiem, mam nadzieję, że wróci to do normy. Tak jak mówiłem, są też metale bardzo piękne, bardzo mi się podobają. Co prawda mam tylko jeden blister taki wymieszany, prawda, tych stojących z tymi tutaj, prawda, atakującymi, nazwijmy to, no może nie atakującymi, ale, prawda, maszerującymi do przodu. I naprawdę są fajne te figurki. Muszę sobie kupić parę jeszcze tych blisterów, bo mi się bardzo one podobają. Mogę tylko ich polecać. Są to drobne figurki, jeśli jeszcze ich nie widzieliście. Zresztą później Wam pokażę porównanie paru figurek ze sobą, to się zorientujecie, ale to są dość takie drobne figurki. W każdym razie, no fajne, nawet te takie, prawda, dodatkowe tu rzeczy mogą się nadawać na podstawki dowodzenia, czy no na co tam kto chciałby zrobić, że tak powiem. No nic, polecam. Jest to, sprzedaje to Warlord, oryginalnie to przepraszam, Progloria się nazywała firma, która te figurki na Kickstarterze zaprojektowała i z tego co pamiętam miało być więcej puzzli, nie wiem czy Warlord jeszcze będzie chciał więcej, prawda, wyprodukować, no ale ten Kickstarter się nie udał, a Warlord, no cóż, dziękuję bardzo Warlordowi, że to zrobił, kupił zasadniczo ten range figurek, no i oni to wydają. Są jeszcze oczywiście, prawda, ci cwajhanderzy, halabardnicy, nie wiem gdzie oni się tu podzieli, tu są kusznicy lub arkebuzjerzy. Natomiast powinien być jeszcze jeden plastikowy zestaw, który jakoś go tu nie widzimy. Mamy Pikmenów, prawda, tych strzelających panów i mamy jeszcze, o mamy, prawda, jeszcze. No i mamy całą tą armię, która też nie jest złym dealem, szczerze wam powiem, nawet w tej cenie nieco wyższej, no ale tak, ona chyba poniżej 400 zł. To może jeszcze gdzieś można dostać, kurczę, muszę aż popatrzeć. No w każdym razie, na dobrą sprawę można zbudować armię wyłącznie z Landsknechtów i też będzie. Zresztą pokażę wam stronę, znaczy kanał na YouTubie, gdzie koleś to prezentuje, że właśnie dokładnie to pudełko zbudował. No ale o tym później. Także, w każdym razie, podstawowo, niewątpliwie, jeżeli chcecie wojaków budować, to jest ta strona. Teraz jeszcze gwoli wyjaśnienia. Tu niektórzy utrzymują, że to są tacy wcześni Landsknechci. No to jest dyskusyjne. Wydaje mi się, że to są raczej tacy średni Landsknechci niż wcześniejsi. Chodzi o to, w jaki sposób są ubrani. Oni to już mają, prawda, wyraźnie widać na obrazkach, te, prawda, bufiaste, pocięte, sio, bufiaste, pocięte rękawy, kamizelki, prawda, no te wszystkie kryzy, czy nie wiem tak na dobrą sprawę, jak to zawodowo zwać, więc to tego na początku nie było. A więc to są tacy średni landsknechci. Myślę, że tak naprawdę można z nich spokojnie Szwajcarów budować. Może można by się nad nakryciami głowy zastanowić niektórymi, niektóre sobie, że tak powiem, darować. Ewentualnie głowy Perych szwajcarskie, metalowe, dostępne, dokleić. I wtedy spokojnie myślę, że Szwajcarów można z nich zrobić i no, tak naprawdę oni się podobno niewiele różnili na pewnym etapie rozwoju. Ok, przejdźmy dalej, bo to spędzimy godzinę na jednej stronie. Okej, a dobrze, następna strona, że tak powiem, druga podstawowa, to jest Perry Miniatures. No i tutaj już jest dyskusyjne. To znaczy tak, w figurkach metalowych możemy rzucić okiem na Wojnę Dwóch Róż. Co prawda jest to konflikt toczony chwilę wcześniej niż włoskie wojny, bo on się kończy w 1485 roku bodajże. Ale myślę, że spokojnie część tych na spokojnie, znaczy, no, spokojnie można to, prawda, wykorzystać. I są European Armies, które też są obliczone tak na dobrą sprawę, żeby brać udział w tym
konflikcie dwóch róż, ale no tutaj możemy kupić rzeczone szwajcarskie głowy, chociaż z ich dopasowaniem to jest różnie. Podobno tak jest, że Szwajcarzy lubili te turbany, więc no jeżeli chcemy uszwajcarzyć, prawda, czy to Warlordów, czy też faktycznie te plastiki, które tu zaraz będziemy sobie pokazywać, perych, no to to się mogą przydać. Są tu też włoskie głowy, które no niektóre są troszkę mocno, że tak powiem, średniowieczne, mi się wydaje, no ale fajni są tu stradioci, taka bałkańska kawaleria lekka, bardzo często używana przez różne strony konfliktów. I to stosunkowo, no to są 3 konie za 9 funtów, no nie jest to bardzo tanie, ale w sumie chyba jest to najtańsza metalowa kawaleria tych stradiotów, chyba, przynajmniej taka quality, którą znam, znaczy nie widziałem dokładnie tej kawalerii, ale no sądząc po reszcie figurek perych, na pewno są to fajne figurki i tutaj można ich kupić, ale teraz tak, bo tak naprawdę to chodzi o to, że tutaj można kupić plastikowe figurki. No wśród tej masy pudełek tutaj, które są plastikowe, no to tak, znajdziemy piechotę wojny dwóch róż. Znaczy, no to są Bilmeni i łucznicy. No łucznicy, Włosi stosowali łuczników, na pewno nie w takiej ilości jak Anglicy, ale no spokojnie mogą się nadać, no natomiast no Bilmeni spokojnie nadadzą się, znaczy no wiecie, no ja bym nie miał w każdym razie z tym problemu i żeby zrobić z nich, prawda, jakichś halabardników szwajcarskich, powiedzmy. Mamy tutaj piechotę europejską do, no to jest właśnie to, do 1500 roku. No tu generalnie chodzi o to, że oni są ubrani, prawda, tak dość, że tak powiem, jeśli chodzi o wojny włoskiej, to co kojarzymy, prawda, Landsknechtów szczególnie, no tak, te obcisłe portki, nie ma tu żadnych kryz ani bufiastych rzeczy i tak dalej. Ale, znaczy tak, z tego co widzę, to ludzie spokojnie, zresztą też wam pokażę taką armię, znaczy pokażę wam, gdzie można sobie oglądać taką armię, spokojnie budują z tych figurek armię do wojen włoskich. No ja wiem, że oni są trochę wcześniejsi i powinni być już trochę bardziej, prawda, że tak powiem, nawet nie tyle kolorowi, co no właśnie bufiaści, chodzi o nie tyle o kolory, bo kolory można im spokojnie wprowadzić, natomiast no właśnie brakuje tych pewnych takich ozdobników, ale no ja bym się nie przyczepiał, spokojnie myślę, że bym zrobił z nich Szwajcarów. Poza tym te plastiki można wymieszać, prawda, z tymi warlordowymi. Co prawda warlordowe są nieco mniejsze, ale spokojnie, naprawdę tego nie widziałem, nie widać, że to coś jest źle. Po pomalowaniu one wyglądają naprawdę fajnie. Można pomieszać, powiedzmy, dodać im jakieś bufiaste rękawy, żeby ich, że tak powiem, trochę urenesansowić bardziej. I w ten sposób to poskładać, ale zupełnie też, że tak powiem, osobno, znaczy osobno, sami w sobie myślę, że spokojnie na szwajcarskich pikmenów będą działali całkiem dobrze. Znaczy to jest takie jakieś, mam wrażenie, że to jest jakoś tak przyjęte trochę w środowisku graczy, że ci Szwajcarzy są biedniejsi, często właśnie tak, znaczy biedniejsi, w sensie są nie tacy bufiaści jak Landsknechci, co jest prawdą, ale tak naprawdę różnice były niewielkie, także no oni na pewno w późniejszym okresie nie wyglądali już tak biednie, ale to zupełnie bym się tym, że tak powiem, nie krygował, ale to oczywiście jest tylko moje zdanie, tudzież zdanie wielu wargamerów z tego co widzę na świecie, że tak powiem, z tego co oglądam. No ale to musicie, nie wiem, zapytać się tego, z kim gracie, czy nie miałby problem, jeżeli to by byli właśnie, nie wiem co, pikinierzy, prawda, czy halabardnicy i arkebuzjerzy, nie wiem, szwajcarscy, włoscy, czy jacyś tam inni. No i oczywiście jest tu parę innych zestawów, które też jak najbardziej się nadają. Ta piechota, no i są rycerze. Z tymi rycerzami jest tak, że no ja ich będę używał jako renesansowych rycerzy. Jeżeli oglądaliście moje inne materiały, to no tam staram się im dorobić tą taką charakterystyczną, prawda, spódniczkę i bardzo ich tak, że tak powiem, zrobić kolorowo. Dodam też im pióropusze, skąd i wezmę o tym za chwilę, bo samemu myślałem, że będę robił, ale w końcu stwierdziłem, że jednak się w nie zaopatrzę. No i tak, jak mówię, część z nich dostanie te spódniczki renesansowe, pomaluję też ich kolorowo, żeby wyglądali no tak bardziej renesansowo, no, bo no, w tej białej zbroi no, już nie.
wtedy zasadniczo. Raczej, znaczy spokojnie, że jak ktoś zostaje w białej zbroi, to nie będzie problemu. No, natomiast no, wolałbym, żeby oni byli kolorowi tacy fajni. Ale no, to jest najtańszy, że tak powiem, rodzaj kawalerii, jaki możecie kupić. No to za 20 funtów za tych 12 chłopatów jest, tak, o ile dobrze pamiętam, tak. No to jest naprawdę no, niedużo, no, porównując, że niektóre firmy sprzedają trzech metalowych kawalerzystów, powiedzmy, za 15 funtów, dwóch za 9. Zresztą zobaczycie, jak dalej przejdziemy. Także szczerze, no, nie chcę wydawać, że tak powiem, masy pieniędzy na tą kawalerię, dlatego będę się raczej posługiwał z tą plastikową. To znaczy, to jest też tak, że w sumie nie miałbym problemu z kupieniem części metalowej tej kawalerii, tylko w przeciwieństwie do piechoty, jeżeli piechota różni się tam, prawda, jakimś tam wielkością te figurki, niedużą, to jakoś tak nie ma problemu. Natomiast mam wrażenie, że dużo gorzej się to rzuca w oczy i dużo gorzej wygląda, jak, prawda, konie są takie zupełnie mniejsze, proporcje inne, a z tym wydaje mi się, że jest problem. Dlatego warto się chyba... Warto się chyba trzymać po prostu jednego dostawcy, a przynajmniej no, na pewno robić oddziały jakoś tak z tych samych figurek, no bo może to wyglądać, no nie wiem, no widzicie, nie bardzo mam do porównania innych kawalerzystów, bo tak jak mówię, są strasznie drodzy i tak średnio chcę mi się ich kupować. Okej, okay, inny fajny oddział to jest ta lekka kawaleria też, z której no, można zrobić całą masę różnej lekkiej kawalerii. W tym okresie włoskich wojen, który nas interesuje, no bo później ta lekka kawaleria też zaczynała się posługiwać bronią palną, natomiast z nich spokojnie można, bo tutaj nie ma opcji, żeby zrobić z nich arkebuzjerów, swego rodzaju takich wczesnych dragonów, prawda? No natomiast jeżeli macie ten zestaw i zestaw plastikowy tych żołnierzy, których przed chwilą pokazywałem, europejskich, czy nawet warlordów, tych landsknechtów, prawda, z arkebuzami, spokojnie można tych rączek użyć i, prawda, zrobić z nich, prawda, tych takich no, dragonów. No to byli, prawda, no a konni arkebuzjerzy, no ale no, generalnie oni służyli w takiej formie bardzo wczesnych dragonów. Bardzo fajny zestaw, co prawda nie mam go jeszcze, mam chyba ze dwie figurki gdzieś tam pojedynczo kupione. Muszę się w niego niewątpliwie zaopatrzyć i myślę, że każdy rodzaj kawalerii lekkiej można z tego zrobić. No poza stradiotami, no ale bo oni byli dość charakterystyczni. Także no to już jak ktoś chce mieć dokładnie tak wyglądające figurki, no tak jak pokazywałem, są te metale. No są tu jeszcze spieszeni rycerze, ale spieszeni rycerze to jest taka charakterystyka raczej właśnie angielska, zacofana. W Europie raczej się tego nie stosowało. To no, można ich naprawdę na jakichś dowódców oddziałów pieszych, to się często zdarzało. No ale no całe pudło, żeby kupować po to, żeby zrobić innego dowódcę, no nie wiem, to jest bardzo fajny zestaw, no ale generalnie, no nie wiem, to już jak uważacie. Okej, okay, no więc tutaj jest druga taka najtańsza w pewnym sensie strona, znaczy w sensie najtańszej, najtaniej się tutaj można zaopatrzać w plastikowe figurki, no bo nie ma dużo wytwórców, prawda, plastikowych figurek do tego okresu. Tak naprawdę to są chyba dwa. Warlord i Perry to są jedne rzeczy, następne będziemy przeglądać już metale. No, następna strona to kamień milowy figurek, to znaczy no, kiedyś to jedna z niewielu firm robiąca bardzo szeroki, że tak powiem, bardzo szeroką gamę różnych figurek. No i prawda jest taka, że te ich 16-wieczne figurki, że tak powiem, przeszły próbę czasu i ciągle wyglądają naprawdę nieźle. Natomiast no, nie są to już tanie rzeczy. Większość tych figurek została wyrzeźbiona przez braci Perych, więc wyglądają te figurki absolutnie świetnie. Są trochę mniejsze niż obecne figurki Perych, natomiast idealnie pasują z tymi plastikowymi warlordami. A fantastycznie. Znaczy mówię tu o figurkach pieszych, bo rycerzy nigdy nie miałem, no tak jak mówiłem, zobaczcie, no to są, tak jak mówię, no oni to są fajni rycerze, pomalowani jeszcze, no tak jak tutaj jest, wyglądają świetnie, no ale no trzech chłopaków kosztuje 15 funtów. No spoko, no można, prawda, się w nich zaopatrzyć i myślę, że będą wyglądali pięknie, no natomiast no ja, że tak powiem, jednak się zabrałem za opcję nieco tańszą.
tańszą. No i tutaj mamy cały szereg, prawda, postaci, które mogą za Landsknechtów. Zauważcie, że ta seria się nazywa, jeżeli tu popatrzeć, to są wczesne XVI wiek, Landsknechci i Szwajcarzy. Czyli to jest to, co tak, jak tak naprawdę wszyscy mówią, że te dwie formacje niewiele się między sobą różniły. Ja się tak zastanawiam, jak będę malował swoich, jak ich rozróżniać. Myślę, że będę trochę bardziej estetyczny, jeśli chodzi o ilość kolorów na Szwajcarach. Znaczy, to jest jeden pomysł, a drugi to, żeby faktycznie zrobić ich biedniejszych z tych, prawda, sperych pomieszanych z warlordami. Jest też tutaj artyleria, jak widzicie. No nie, no świetne figurki. Za chwilę wam trochę ich pokażę, bo ostatnio nabyłem, zresztą po raz pierwszy, szczerze powiedziawszy, te figurki, chociaż miałem chrapkę już na nie bardzo dawno temu. No tu jest 8 piechurów za 16 funtów, no więc to jest też takie trochę tego nie. No, tym bardziej, że no, na dobrą sprawę to samo możemy mieć od Warlorda w plastiku. Znaczy to samo, no nie to samo, bo niektórych puz nie znajdziemy. Prawda, szczególnie takich atakujących, które były w tym projekcie Pro Glory, ale jakoś się nie doczekały plastiku u Warlorda. Nie wiem, czy się doczekają. Te postaci na pewno, przepraszam, chciałbym się zaopatrzyć w tych konnych dowódców najemników, bardzo fajne. No i ich myślę, że kupię jednak na tych koniach i umieszczę. Co do dział, nie wiem, skąd będę działa brał. Tak naprawdę. Jeszcze się nie zastanawiałem, bo na razie mam tylko działa, prawda, Games Workshop sklejone pod Kings of War. Także nie wiem. No w każdym razie jest tu cała masa figurek. I jeszcze dodatkowo warto rzucić na Eldorado Adventurer Characters, bo tutaj znajdziemy bardzo ślicznych Hiszpan, jeśli byśmy chcieli ich umieszczać. To są niby konkwistadorzy, także jest szansa. Niektórzy z nich być może są, prawda, ubrani lżej niż byli w Europie, ale absolutnie, szczególnie tu też sobie muszę przyznać kupię, bo na razie nie mam, te Swaggering Swordsmen, czyli, prawda, Rolerdos, przepraszam, tak się nazywa ta jednostka. Czyli tak naprawdę chłopaki z mieczami i starczami. Nadają się jak najbardziej do tego, tak samo ci w przeszywnicach, myślę, że nie ma problemu. Bardzo mi się te figurki podobają, nie widziałem ich nigdy z bliska, więc no nie wiem. Ale bardzo chętnie bym ich zakupił, tudzież tych arkebuzjerów też bardzo jakiś taki troszkę mają charakter inny niż prawda, niż no, tych pozostałych armii. No i to jest, co warto tutaj zwrócić uwagę, tak jak mówię, no i to tak naprawdę wszystko, no, cała masa figurek, no natomiast jeżeli byście chcieli budować całą armię z tych metali, no to musicie się przygotować na spory koszt. No, to oczywiście też zależy, w jaką grę będziecie grali, czy jakiegoś masiwa, czy coś mniejszego. No w każdym razie, piękne figurki. Przynajmniej te, co mam, mogę szczerze polecić. Kolejny producent figurek. To jest bardzo ciekawa strona, słuchajcie, bo ja mam wrażenie zawsze, jak patrzę tutaj, że ktoś naprawdę spory, że tak powiem, research robił, żeby te figurki no, przedstawić w ten sposób, jaki one są przedstawione. Dlatego one się dość znacznie różnią między sobą, te armie. Znaczy, popatrzcie, jeżeli zobaczymy na Imperial Maximilian, czyli tych takich, prawda, pierwsze 15-lecie, że tak powiem, wojny włoskiej, ci Landsknechci są tu tacy dość biedni. Ja bym z nich wręcz Szwajcarów robił, chociaż, o właśnie, tu pamiętam, że gdzieś czytałem, że to było charakterystyczne dla Landsknechtów i szokujące bardzo wtedy dla wszystkich, odsłanianie części uda. Nie słyszałem, żeby Szwajcarzy tak robili, więc tutaj chyba właśnie na tej figurce, prawda, widać to odsłonięte udo. Ale chodzi mi też o to, że zobaczcie, oni tu też, wielu ma po prostu te obcisłe portki, także to nie jest tak, że w tych wojnach włoskich to od razu wszyscy, prawda, byli w bufiastych rękawach i szaleństwo, prawda? Także jest to bardzo ciekawe w tym względzie, że jeżeli na przykład popatrzymy już na tą, znaczy nie tą samą armię, tylko już na imperialną armię Habsburgów, czyli to już jest połączenie, prawda, Hiszpan i Niemców, znaczy no, między innymi, to zobaczcie, tutaj już Landsknechci wyglądają zupełnie inaczej. No tu są już opisani jako late, później Landsknechci, prawda, w tych takich charakterystycznych Plunderhosen szerokich, które chyba podłapali, prawda, jak się Karol V wyprawił przeciwko Turkom. Tu nie wiem dokładnie, to tak trochę gdybam, ale no takie dość charakterystyczne już wschodnie, że tak powiem. To są już później Landsknechci.
No ale widzicie, chodzi mi o to, że bardzo się różnią te figurki, nie są one wszystkie jednakowe i wrzucone pod, prawda, szyld Landsknecht, tak jak Warlordowe. To znaczy tak, mówię to dlatego, że mi się to wydaje ciekawe po prostu, nie dlatego, żebym się obraził, jakby ktoś na do 1000, nie wiem, do jakiejś bitwy w 1505 roku wystawił mi jak Landsknechtów w Plunderhausen, to bym się wcale nie obraził, powiedzmy sobie szczerze. Ale no tak jak mówię, jeżeli ktoś bardzo chce się, że tak powiem, doktoryzować na tym, to tu są naprawdę ciekawostki. Są też na przykład, o, Hiszpanie. Panie, którzy też wyglądają w jakiś taki charakterystyczny sposób. Dość ascetycznie są ubrani, nakrycia głowy pewne są takie dość charakterystyczne wśród piechoty. Mamy Intes, tą taką charakterystyczną kawalerię, ale znaczy tak, prawda, z tymi charakterystycznymi tarczami sercowymi. No natomiast, nie wiem, zastanawiam się, czy kupić sobie paru, po czym doszedłem do wniosku, że kupię sobie tarczę i dokleję do plastikowych pery i będą Intes, przepraszam. Także, no ale jak ktoś lubi, to są tutaj tacy Hiszpanie, bardzo zacne te figurki są. Niektóre mają dla mnie problem z pozami, z animacją. O, to jest zestaw, który posiadam, który za chwilę wam zresztą pokażę. Ten zestaw? Nie ten zestaw posiadam, no widzicie. W każdym razie niektórzy są dość drewniani, jeśli chodzi o pozy. O, ten posiadam. Ale nie zmienia to, że bardzo imponująco te figurki tutaj wyglądają, jak są różnicowane. Tutaj, prawda, mamy też pikinierów. No niewątpliwie różnią się, prawda, od Landsknechtów. To jest fajne. Jakby ktoś chciał, to można ich kupować i robić te armie takie, no, bardzo, znaczy bardzo różne, bez przesady, ale no jednak różniące się między sobą. Ja myślę, jako że widzicie, to też nie są tanie figurki. 7,20 za raptem 4 figurki, u Perych za tą, za 7,50 kupujemy 6, no więc tego no. Ale jakieś takie, tak sobie myślę, że jeżeli bym miał zamiar, prawda, z nimi coś robić, to no jakieś pierwsze szeregi może, tak żeby się, prawda, rzucało w oczy ta i że są trochę inni, to być może. Oni się nie najgorzej z Perymi, że tak powiem, miksują i no i co za tym idzie z Warlordami, także jest w porządku. Cała masa, jak widzicie, figurek jest też piękna. Francuska armia Walezjuszy, czyli jak najbardziej z tego okresu. No i tutaj też mamy Szwajcarów. Szwajcarzy są przepiękni, opancerzeni jak czołgi i tu właśnie, nie wiem, bo tak nie wydaje mi się, oni się tu nazywają Royal Swiss. Nie jestem przekonany, o, nie pamiętam, czy jakąś gwardię miał szwajcarską specjalną, któryś z królów francuskich biorących udział w... Wydaje mi się, oni się dają na już dość późnych, że tak powiem. Znaczy przepiękni są i tak jak mi się wydaje, że też na pierwsze szeregi bym ich, że tak powiem, zatrudnił, natomiast niekoniecznie bym z nich składał całe oddziały. No w każdym razie, jeżeli byście szukali Szwajcarów, to są raczej tutaj niż jako osobna nacja. Mamy też, prawda, Legion francuski, to taka piechota średniej jakości, ale no opancerzeni byli lepiej często niż Szwajcarzy, którzy właśnie podobno często byli w ogóle nieopancerzeni. W każdym razie, no jest tu cała masa bardzo fajnych figurek, w które można się zaopatrzyć. No oczywiście jest tu też późniejszy renesans, jak widzicie, są tu Niemcy do już 30-letniej wojny. Są tu też figurki Tudorów, niektóre późniejsze, ale niektóre, no mam Henryka VIII na przykład tutaj, bardzo, bardzo przyjemne. Zresztą w ogóle tutaj właśnie wśród tych angielskich Tudorów i tam wśród tych Walezjuszy można tam uszczypać jakieś figurki i, prawda, zatrudnić je jako jakieś tam dowodzenie, jakichś generałów w tych naszych armiach, jeśli będziemy je budowali. W każdym razie, no bardzo piękne figurki, myślę, że niektóre to już takie późniejsze, znaczy elżbietańska armia, no w końcu Tudorów. No, w każdym razie, duży producent, masa figurek, nie wiem, czy chyba w kraju tego nikt nie sprzedaje, zresztą podobnie jak Wargames Foundry wcześniejsze, także no ja jak coś ściągałem, to ściągałem kupując bezpośrednio od producenta, no niestety figurki są dość drogie. Słuchajcie, następny producent, Steel Fist Miniatures, tak naprawdę to jak... Zaczynałem robić ten filmik, znaczy jak ten figurki tego producenta to był cel w zasadzie tego filmiku, który oczywiście na początku miał wyglądać zupełnie inaczej. Chciałem się tylko z wami podzielić figurkami, jakie sobie kupiłem od tego producenta, bo są one dość, no myślę, rzadkie też u nas i w ogóle stosunkowo są rzadkie na stołach bitewnych, bo to tak
nowe, no stosunkowo. Tu chyba był Kickstarter kiedyś, żeby uruchomić, że tak powiem, tego producenta. Co można na ten temat powiedzieć? No słuchajcie, są to przepiękne figurki. Jak się wrócimy tu na pierwszą stronę, to tutaj są zdjęcia pomalowanych tych figurek. Widzicie, są jeden z niewielu producentów figurek renesansowych rycerzy. Tych, prawda, no, tak jak tu jest, zresztą one są zatytułowane, prawda, Italian Wars. To jest określone do 1538 roku. Przełączymy to, tu jest więcej, prawda, trochę piechurów. No i tudzież są inne figurki oczywiście. Co można powiedzieć o nich, to to, że są drogie. To po pierwsze. To znaczy tak, jeżeli przypatrzymy się na piechotę, tam 7,50 powiedzmy za 4 piechurów, to się wydaje bardzo dużo, natomiast nie jest to wcale więcej niż Wargames Foundry wcześniej, na które żeśmy patrzyli. Tam jest większa paczka, więc się tak zdaje, więcej ludzików jest w jednej paczce, więc się zdaje, że tam jest taniej, ale nie, tamte są jeszcze droższe tak naprawdę, jeżeli by przeliczyć koszt na ludzika. No natomiast no, koszt kawalerii tutaj bije chyba wszystko na głowę, co znam. 12 funtów za kawalerzystę, za dwóch kawalerzystów, czyli 6 funtów za jednego chłopaka. No, tego nie zdecyduję się raczej. Może z ciekawości zakupię ich kiedyś, żeby porównać wielkościowo. Wyglądają naprawdę przepięknie. Przepięknie i taką też mają, że tak powiem, opinię wśród nie wiem, modelarzy, graczy. Choć niewiele tych figurek jest na stołach. Znaczy przynajmniej nie często trafiam, że ktoś gdzieś umieszcza jakiegoś posta z tymi figurkami. Skądinąd osoba, której tu podam później blog, która całą masę figurek ma, właśnie krytykowała twórcę za strasznie wysokie ceny tych figurek. Twórca się bronił, myślę, że dość, że mówił prawdę, natomiast dość emocjonalnie do tego podszedł, jakoś nie strasznie, nikt się nie wyzywał, ale no tak emocjonalnie stwierdził, że jak ktoś nie chce kupować, to niech nie kupuje. Nie lubię, jak ktoś tak mówi, bo to jest niemądre, bo to jest potencjalne obrażanie, że tak powiem, swojej klienteli. Ale natomiast myślę, że mówił prawdę, jak, że tak naprawdę jego, to jest jego taka, nazwijmy to, produkcja domowa i po wyprodukowaniu tego, po tym jak, jeżeli chce to sprzedawać jeszcze sklepom, to musi zaoferować sklepom jakąś obniżkę, no i później z tego taka wychodzi cena, żeby cokolwiek mógł na tym zarobić. Myślę, że mogę mu uwierzyć, no bo to niestety chyba nie jest masowa produkcja, bo figurki są piękne, druga rzecz, naprawdę są piękne, nie wiem czy to widać na tym czy nie, są bardzo unikalne jeśli chodzi o pozy, to znaczy w jednej paczce nie ma dwóch takich samych figurek, pozy są zbliżone, ale absolutnie od razu widać, że nie te same, prawda, ubiory bardzo się różnią tych Landscraftów, są one niewątpliwie inne nieco niż to, co oferuje, nazwijmy to, konkurencja. No, natomiast tak jak mówię, no, kawaleria jest przepiękna, ale strasznie droga. Piechota jeszcze ujdzie i piechotę sobie kupiłem, to wam pokażę jeszcze, prawda, dwa blistery. Myślę, że dokupię więcej na zasadzie takiej, żeby robić, że tak powiem, fronty z nich, prawda, oddziałów. Choć z drugiej strony muszę wam powiedzieć, że nie wiem, czy te takie, prawda, trochę różne pozy nie będą przeszkadzały w układaniu ich na jakiejś zbiorczej podstawce, no ale to już wkrótce myślę, że się przekonam. W każdym razie, Steelfist Miniatures, jeszcze do nich wrócimy. Mogę polecić, w sensie jeśli chodzi o jakość, no jeśli chodzi o cenę, to już sami, że tak powiem, musicie temat ocenić. I słuchajcie, tutaj jeszcze chciałem wam pokazać coś, czego nie mogę wam polecić, bo nie widziałem na oczy. Jakoś nigdy nie miałem figurę Gold Glory. Jest to dość znany producent amerykański, natomiast tu widzicie, to jest strona UK. Oni produkują takie bardzo masowe figurki. Przynajmniej tak mi się kojarzą i tak mi się wydaje, że wielu graczy, którzy grało, prawda, metalowymi figurkami, jak jeszcze plastików żadnych nie było, to jeżeli chciało się zrobić, że tak powiem, wielkie oddziały i wypełnić je figurkami, to właśnie się brało Old Glory. I oni tu mają dużo różnych figurek, natomiast trzeba kuknąć, popatrzeć nie w renesans, tylko no, tu są pod spodem bezpośrednio Italian Wars. I tutaj trochę ciężko powiedzieć tak naprawdę, jak te figurki wyglądają, bo niestety jeśli chodzi o zdjęcia, to jest no, dość duża bieda, że tak powiem. Tutaj sądząc po tych takich zdjęciach, i to nie zawsze te zdjęcia są, albo są takie, albo tutaj akurat jest całkiem sporo przy tych Landsknechtach zdjęć. I muszę wam przyznać, że to co widzę mi się podoba, poza tym wydaje mi się, że właśnie wspomniane wcześniej forum, blog, znaczy, którego wam też rzucę adresem, tych figurek używa. Mówię o tym właśnie człowieku, który się sprzeczał z producentem Steelfist Miniatures, no sprzeczał, może to dobrze powiedziane. W każdym razie jak popatrzę na to zdjęcie, to wydaje mi się, że to są całkiem fajne figurki.
Nie wiem, jak one się mają wielkościowo. Chyba kiedyś szukałem, prawda, jak to się porównuje do innych figurek, ale tam, prawda, skoro jakoś nie kupowałem na razie, no to, że tak powiem, nie pamiętam. Zaopatrzyłbym się w ich trochę. Jak zobaczycie, tu jest 30 figurek, prawda, takie paki są, i 32 funty. No więc jak na metalowe figurki, to to jest naprawdę, no, niedużo, powiedzmy. No natomiast to jest tyle, co mogę powiedzieć. Poza tym, że no jest sporo różnych figurek, zdaje się, no tutaj jest takie malowanie, że zdecydowanie nie wyglądają te figurki no za dobrze. Jakbym ktoś pokazał to zdjęcie, to bym niekoniecznie chciał je kupić. No ale jest trochę figurek, tak jak mówię, duże paki, jeśli chodzi o cenę, to nie najgorzej. Są też, jak widać, renesansowi rycerze. Ciężko mi ocenić, jak oni wyglądają. No, pomalowani z tej odległości wyglądają nieźle. Tak jak mówię, myślę, że się w którymś momencie skuszę przynajmniej taką pakę piechoty, bo mnie bardzo interesuje, jak ona wygląda. No tyle wam mogę powiedzieć na ten temat, jakby ktoś szukał. Old Glory UK i tutaj Italian Wars. Słuchajcie, kontynuując temat rzeczy, które no nie mam, więc nie mogę z doświadczenia powiedzieć, jak te figurki się prezentują, ale no, na North Star Military Figures jest taka firma, oni sprzedają ich Artisan Designs i oni mają właśnie Landsknechtów i Szwajcarów. I już miałem parę razy rękę na tym, żeby kupić ten oddział, natomiast go nie kupiłem. Nie kupiłem go dlatego, że w końcu znalazłem, to akurat pamiętam, znalazłem porównanie wielkościowe tych facetów. No zobaczcie, wyglądają naprawdę sympatycznie. Nie chciałem ich sobie kupić. Tym bardziej, że jeszcze do całkiem niedawna ten oddział kosztował 20 funtów, nie 20 czy 40. Widać, podrożeli. No w każdym razie, no jak na metale, no to jest 16, no więc to nie jest tak świetnie jak Vault Glory, ale no chciałem sobie ich kupić. Natomiast z tego, co zauważyłem porównania, to są dość duże figurki. Duże w sensie, że chyba nie najgorzej by wyglądały nawet razem z plastikami Games Workshop. Także, no tak jak mówię, czyli znaczy są trochę mniejsze z tego, co się zorientowałem, więc one mogą być gdzieś tak, prawda, około Steel Fistów. Tak jak sobie oceniam różne wielkości, natomiast wydaje mi się, że jeśli by ich postawić koło plastikowych Warlordów, to no, byliby już trochę taki, trochę znacznie widocznie więksi. Ale to jest też tylko moje gdybanie, bo tak jak mówię, nie widziałem, jak mówię, prawie kupiłem, ale jakoś tak nie kupiłem. To jest też coś, co muszę sobie w którymś momencie kupić, żeby, prawda, ich porównać. Mają też Szwajcarów i tutaj znowu Szwajcarzy są potraktowani tak, prawda, jako tacy biedniejsi Landsknechci, zobaczcie. Te kolorowi tak samo, prawda, te turbany często, które jest utrzymywane z piórem, które że Szwajcarzy podobno, no zapewne nosili. Natomiast bufiastości im, że tak powiem, brakuje. No oczywiście możemy mówić, że to są wcześniejsi Szwajcarzy, no ale tak jak mówię, no z jakiegoś powodu szwajcarscy pikinierzy są zawsze tacy pokazywani, znaczy zawsze, jeśli chodzi o figurki, to są, no bardzo często, powiedzmy, prawie zawsze pokazywani jako tacy biedniejsi Landsknechci. Przez biedniejsi wiecie, co mam na myśli. No w każdym razie, tutaj nie wiem, to jakoś nigdy nie chcieli tych Szwajcarów sprzedawać w oddziałach, tak. Szwajcarów ciągle nie ma w oddziałach, można sobie poszczególne paczki kupić, to jest chyba po 6, więc to nie jest, tak, dobrze mówię. Będzie Lux, Spear, Pack, Back, wszystko widzę. Ej, 8 nawet, no widzicie, 8 za 10 funtów, no to zdecydowanie nie jest to tragedia. Jeśli chodzi o metalowe figurki, wyglądają, mi się wydaje, nie najgorzej. Więcej zdecydowanie, jeśli chodzi o wzornictwo, jest tych Landsknechtów. No pikinierzy mi się podobają i arkebuzjerzy mi się podobają, casualties też są fajni, no fajne są tu rzeczy generalnie. Tak jak mówię, myślę, że się zaopatrzę w końcu w jakiś oddział, jak się zaopatrzę, to wam wtedy pokażę. Na razie jest to takie sobie gdybanie. I słuchajcie, ostatnie już z wytwórców, jest to ciągle coś z kategorii, nie wiem, nie widziałem osobiście na żywo, także no... Milton to jest włoska firma, no i muszę powiedzieć, że większość tych figurek renesansowych tutaj mają coś tu przerobili chyba, bo to jest Italian New Code i się chwalą, że coś mają nowego. Większość z tych figurek są dość takie charakterystyczne na tych małych kwadratowych podstawkach. Większość tych figurek mi się nie widzi, że tak to nazwę. Natomiast jest tu parę rzeczy, która bardzo mi się podoba. Podoba mi się ten Falconet, to znaczy ta artyleria. Wygląda całkiem fajnie. No, on
Spodziewałbym się, że te figurki będą tańsze, szczerze wam powiem. No, ale nie są. Znaczy, nie są w jakichś złych cenach, ale jak myślałem, że kiedyś szukając, znaczy znalazłem gdzieś w polskim sklepie taką figurkę, natomiast nie bardzo wiedziałem, skąd to wytwórca jest i chciałem się dowiedzieć i szukałem, patrząc na nie, myślałem, że to będzie jakaś masówka tania, no, ale nie jest. Ale ta artyleria wygląda bardzo przyzwoicie, strasznie fajny jest ten Falconet i chciałbym go mieć i w którymś momencie go zapewne będę miał. Ta większa artyleria 4-funtówka jest też fajna, no to już tak różnie bywa, ci średnio mi się podobają, pozy są jakieś takie dziwne, tych prawda great, mieczy wielkich, tak dziwnie to wygląda. Jest to natomiast jednostka, która mi się podoba, czekajcie, muszę ją znaleźć, BDBDBD Historical 28. I chcieliśmy, nie to, Medieval. To jest pod renesansem chyba. O, dokładnie ci panowie. Italian Dismounted Arquebusiers. 1520-1530. No niby taki trochę późniejszy oddział, powiedzmy, okres, znaczy późniejszy. Ciągle przed połową wieku. Natomiast muszę przyznać, że naprawdę wyglądają, no to są, jak widać, jest taki oddział, te wzory się tu powtarzają, po dwie figurki te same chyba na oko są, może nie, może one się tak nie za dużo różnią niektóre, ale w każdym razie wyglądają całkiem fajnie, mi się wydaje, pomalowane mogą robić całkiem dobre wrażenie, nie wiem, ale to jest też coś, co chyba w którymś momencie sobie kupię. Nawet z ciekawości, fajne tu jest to, no mają takich pikinierów jak gdzie indziej nie znajdziemy, w sensie tych włoskich, że niby niech będzie, że to są włoscy i takie pozy, prawda, z tą piką tak u góry, tudzież ci, prawda, klęczący z piką opartą o ziemię i o stopę, no tego za bardzo gdzie indziej nie widziałem, no więc to też jest coś, co jeżeli ktoś by chciał zrobić, no, że tak powiem, taki bardzo fajny oddział, fajnie by to wyglądało, jakby ich tak, że tak powiem, zrankować razem jeszcze z innymi, o tu mamy jakieś tam, prawda, komandy, jakichś innych pikinierów, zacnie pomalowane, czy nawet średnio pomalowane, że tak powiem, wydaje mi się, że wyglądałoby nieźle, natomiast najbardziej mi się podobają te działa i prawda, ci arkebuzjerzy na piechotę, no są tu jacyś rycerze też, jak najbardziej, jakaś lekka kawaleria, no można sobie w każdym razie tu popatrzeć na to, Milton, po raz kolejny dodam, że to nie jest coś, co polecam, bo widziałem, po prostu wiem, znalazłem, wiem, że takie jest i no jakby ktoś chciał się przyglądać, sobie kupić, to tutaj. Teraz jeszcze chciałem się z wami podzielić tym, co jakiś czas temu zakupiłem. Zakupiłem parę Steel Fist Miniatures, bo bardzo byłem ciekawy. Wszyscy opowiadają, że to jakościowo są w ogóle przepiękne figurki, no więc postanowiłem się w parę w nich wyposażyć. 8 dokładnie. Całość przyszła, słuchajcie, w takiej filcowej kopercie, to znaczy takiej nie bąbelkowej, tylko takiej no, oryginalnie fabrycznie filcowej. W środku była taka właśnie wizytóweczka z autografem od twórcy i właściciela, co no takie miłe bardzo jest, że no, ręcznie podpisuje coś takiego. Na pewno nie tylko mnie, tylko wszystkim, no i tym bardziej jest to miłe. Figurki natomiast są pakowane w woreczki strunowe, prawda, po 4. No są to drogie figurki, jak być może widzieliście, więc zakupiłem na razie 2 komplety, chociaż myślę, że wyposażę się jednak więcej. A, kurczę, wiecie co, ustawiałem te figurki na różne sposoby. No i tutaj widzicie 8 tych panów wymieszanych. Co ciekawe, jeśli chodzi przynajmniej o figurki metalowe, są one, jak widzicie, bez głów. Znaczy, głowy oczywiście są, tylko osobno, żeby można to było no, pomieszać. Nie ma tych głów więcej, znaczy w jednym zestawie jest 4 ludzików i 4 głowy, no ale można je wymieszać, jeżeli się ma inne zestawy. No i to już może tworzyć ciekawą, że tak powiem, kombinację. No, jeżeli chciałoby się zbudować oddziały tylko i wyłącznie, prawda, z tych Steel Fist Miniatures, no to powiedzmy, mieszając głowy, można będzie ich zróżnicować. Słuchajcie, doszedłem do wniosku, że pokażę wam zdjęcie ze strony producenta jednak, a jak będę porównywał z innymi figurkami, to będzie miało sens, bo no, takie ujęcie, że tak powiem, tych chłopaków, to wam tutaj niewiele powie. No i tutaj pierwsze 4 z 8 figurek, jakie zakupiłem. No jak widzicie, no faktycznie nie ma dwóch podobnych. No, podobne to może one i są, ale no wiecie, o co mi chodzi. Pozy są dość różne. Piki są trzymane pod jednym kątem. No tak przynajmniej mi się wydaje, tak powinno być. Nie wiem, nie wypróbowałem wszystkich koło siebie, muszę się przyznać jeszcze.
Jeśli na nie popatrzycie, to jest to dość szeroka gama, znaczy w sensie, że są różnie ubrane, to oczywiście, ale no, na przykład przyglądnijmy się temu panu z prawej strony, temu skrajnie z prawej strony. No, jak widzicie, to jest zupełnie tak biednie, ascetycznie ubrany w porównaniu do figurek pozostałych. Wręcz tak, prawda, 15-wiecznie, czy średniowiecznie może, jeśli można tak to nazwać, prawda, to jest te charakterystyczne obcisłe portki. Natomiast inne figurki już są, prawda, dużo bogatsze w te, prawda, rozcięcia i bufiaste rękawy. Jeśli popatrzymy natomiast na skrajnie lewą figurkę, to na głowie widzicie, to już jest burgonet bodajże. No taki już dość mocno 16-wieczny hełm, który też, prawda, w XVII wieku był używany, o ile dobrze kojarzę. No także jest dość duży rozstrzał, prawda? I mówię to też po to, żeby uzmysłowić, że to z tą modą to nie jest tak, prawda, że coś się zmieniło od razu, bo było, prawda, trendy i wszyscy się w to zaopatrzyli. Niektórzy nie mieli okazji, inni może nie chcieli. No w każdym razie te figurki w oddziałach mogą się między sobą dość znacznie różnić, jeśli właśnie chodzi o tą modę. Tutaj już oczywiście panowie opancerzeni, choć jak widzicie dość różny stopień opancerzenia tych figurek. Na tej po lewej, prawda, prawie całej zakutej w zbroję, charakterystyczne, prawda, takie żłobienia 16-wieczne w tych zbrojach i ten crab armor, zresztą nie tylko u tej jednej figurki, znaczy te takie pancerne płyty opadające na kolana, no u tej figurki po lewej jest zdecydowanie najdłuższe. No świetne, naprawdę fajne figurki, no ja wiem, że tu na powiększenie, to jest naprawdę duże powiększenie, natomiast tu widać pewne niedoskonałości tych figurek, tudzież to, że są chlapnięte czarnym łoszem, ale naprawdę fajnie te figurki wyglądają. Po raz kolejny, jak widzicie, różnią się między sobą znacznie. No i prawda, tutaj te głowy można wymienić ewentualnie z tymi, które były na tych poprzednich figurkach, czy jeżeli oczywiście mamy więcej tych zestawów, to można je sobie wymieniać. Tudzież, no nie wiem, nie sprawdzałem, jak plastikowe głowy, powiedzmy, Warlorda. Myślę, że spokojnie, czy pery będą pasować. No, aczkolwiek te są bardzo zacne, więc no nie widzę potrzeby, że tak powiem, akurat wymieniania tego. No i po raz kolejny powiem, że jeśli chodzi o ubiór, no tak naprawdę, no jeżeli byście zgrali ze mną, to wszystkie te figurki, które żeśmy sobie pokazywali, dla mnie nie ma problemu, żeby tak naprawdę cały konflikt grać tymi figurkami, łącznie z tymi, prawda, perymi, które są ubrane nieco średniowiecznie. No natomiast no to już będziecie musieli, że tak powiem, ze swoimi przeciwnikami, jeżeli uzgodnić, jeżeli będziecie chcieli grać w ten okres, czy oni, prawda, chcą, żeby, no nie wiem, później Landknechci koniecznie mieli Plunderhosen, przepraszam, ubrane. No dobrze, no więc teraz może takie pierwsze porównanie tych figurek Steelfist Miniatures z figurkami innych producentów. No i zaczynając od strony prawej, to jest plastikowy Perry Miniatures, dalej jest Steel Fist Miniatures, plastikowy Warlord, metalowy Perry Miniature, po raz kolejny Steel Fist Miniatures, Wargames Foundry metalowy i metalowy Warlord. Więc jak widzicie, tutaj figurki ze sobą bardzo dobrze się, że tak powiem, wielkościowo się sprawują. Nawet czy być może ten plastikowy Warlord jest trochę mniej, czy być może jest trochę mniejszy faktycznie, natomiast Perry Miniatures ze Steel Fistem są bardzo podobne, jeśli chodzi o proporcje, no praktycznie identyczne jak i o wysokość. Bardzo dobrze, że sobą pasują. Tutaj Wargames Foundry jest troszkę mniejszy. No natomiast tak jak mówiłem, ten Wargames Foundry z kolei z tymi Warlordami plastikowymi i metalowymi bardzo dobrze się prezentuje. Ogólnie wydaje mi się, jakby ich wszystkich razem zmiksować, to będą bardzo dobrze wyglądali. Czasem też może trzeba zwrócić uwagę na pozę, z jaką miksujemy, żeby faktycznie wysokościowo za bardzo się nie różniły. Tu jeszcze jedno porównanie, bo szczerze powiedziawszy zapomniałem o Assault Group figurkach. Tu jest metalowy Warlord, tu jest Assault Group miniaturka, Wargames Foundry, jeszcze raz Assault Group, Steel Fist i Warlord metalowy. Więc jak widzicie, one wszystkie dobrze ze sobą wyglądają. Te Assault Group figurki mają takie, no, trochę, jeśli chodzi o pozy, to z nimi jest czasem trochę dziwnie. I te podstawki takie swoje, że tak powiem, metalowe mają bardzo grube. No ale no tak czy siak, generalnie razem te figurki wyglądają całkiem w porządku. No i tak jak mówię, no tu akurat to nie są figurki, które w jednym oddziale być może razem by występowały, ale nawet jakby je, że tak powiem, pożenić, to będą spokojnie do siebie pasowały. Proporcje, no różnie, tak jak mówię, te Assault Group figurki
czasem się różnią między sobą. One mają takie, że tak powiem, cierpią na coś takiego jak figurki GW, że między sobą się potrafią różnić. No to jak popatrzycie, to te dwie, prawda, ta druga od prawej i czwarta od prawej, no to są właśnie figurki jednego producenta, natomiast no proporcjami się nieco różnią. No głowy są, że tak powiem, różnej wielkości, chyba że ten w tym, prawda, pełnym hełmie ma bardzo malutką główkę. No w każdym razie, no tak mniej więcej one się prezentują na tle innych producentów. Tutaj zacząłem sobie ustawiać, prawda, poglądowo, jakby takie oddziały mogły wyglądać. To jest oczywiście kawałek oddziału. Znaczy w realiach na przykład Furioso, dodatkowe jeszcze takie dwie podstawki, czyli tu jest w tym momencie, tu jest te 12 panów, 24 panów by stanowiło jakiś taki bardzo podstawowy, malutki czworobok pikinierów. No i co wam mogę powiedzieć, no nie wiem, super to wygląda, nawet takie, prawda, łyse i niewymalowane i tak byle jak przyklejone. Jak być może wiecie, ja mam słabość do oddziałów uzbrojonych w piki, w to w każdej epoce, także dla mnie to jest naprawdę, no świetnie to wygląda, przerażająco, prawda, nawet w tej formie. No wiem, że zdaję sobie sprawę, że to jest nie do końca praktyczne, w sensie, jeśli chodzi o wargaming, taki oddział, prawda, z takimi wystającymi elementami, bo ciężko, że tak powiem, przystawić go do innego oddziału. Ale tutaj się coś znajdzie tak naprawdę między tymi pikami a innym oddziałem. Zresztą to będziecie mogli zobaczyć, trochę podobny mam pomysł jak tutaj, prawda, pewien bloger czy vloger, którego za chwilę wam też wrzucę adres. I, no i muszę powiedzieć, no nie mogę sobie podarować, żeby nie mieć choć jednego oddziału pikinierów, prawda, wyglądającego właśnie w ten sposób, czyli jakby właśnie mieli atakować wroga, czy może wręcz właśnie przepychają się z tym wrogiem. No i tutaj widzicie, no, tak naprawdę mamy całą masę różnych figurek. Mamy głównie, to są tak naprawdę Wargames Foundry, ten plastikowy z metalową głową, to jest Perry, plastikowy i metalowa głowa Perry. On jest taki najwyższy i tak niby nie pasuje, ale wygląda całkiem dobrze. Mamy tu kilka Steel Fistów, o tutaj te dwa i jeszcze skrajna figurka z lewej strony, to też jest Steel Fist. No i te kolorowe, pomalowane już to są metalowe Warlordy. No i nie wiem, czy to dobrze widać, ale te figurki naprawdę dobrze ze sobą wyglądają, nie ma żadnego problemu. Wydaje mi się, tak jak mówiłem, że będą naprawdę pomalowane, wyglądały przerażająco i świetnie. No i teraz, tak jak mówiłem, na koniec, na zachętę, dosłownie parę rzeczy, na które możecie sobie rzucić okiem, jeśli lubicie fajne figurki Olican Lads Games. Cała masa zdjęć fantastycznych, generalnie stołów i oddziałów. No naprawdę, naprawdę fajne. Fajnie to wygląda. Nie jest to tylko poświęcone wojnom włoskim, ale chyba najwięcej wpisów jest z tego tematu. Nawet są też reguły do pike and shot, żeby bardziej, że tak powiem, uwłosko wojnić. No, zobaczcie na te ogromne jednostki pikinierów. I tu jest chyba sporo Old Glory figurek swoją drogą. I jak w większości rzeczy, które pokazuję, jak się przyglądać poszczególnym figurkom, wcale nie jest to jakieś rewelacyjne i niesamowite malowanie, natomiast moim zdaniem na stole to wszystko wygląda absolutnie świetnie. No oczywiście wypada też powiedzieć, że oprócz zdjęć jest tu, jak widzicie, cała masa tekstu. Naprawdę fajne rzeczy, opisy bitew historycznych, opisy, raporty bitewne, prawda? Tudzież też teksty, jak rozegrać dane bitwy. No i tak jak mówię, reguły, nie tylko pike and shot, no ale przede wszystkim, jeżeli was to interesuje, no to cała masa naprawdę kolorowych i fajnych zdjęć, że tak powiem, dających obraz, jak może wyglądać, że tak powiem, granie w Vital Jan Walsh, wojny włoskie. No tutaj oni to naprawdę robią w dużej skali. Wielkie stoły i ogromne jednostki, wygląda to świetnie. Oczywiście niekoniecznie musimy grać takie od razu masive, ogromne bitwy, jak tutaj są przedstawione. No ale robi to wrażenie. Przynajmniej na mnie to zrobiło, jak to pierwszy raz znalazłem, i dotąd, szczerze powiedziawszy, lubię tu zaglądać, żeby się, że tak powiem, czymś podeprzeć. Tutaj blog, no, tematycznie taki sam, ale nazwijmy to, że o czym innym. Painting Landsknecht, jak widzieliście. I poza tym, że są tu oczywiście zdjęcia pomalowanych figurek, bardzo fajnie pomalowanych figurek, bardzo podoba mi się ten sposób malowania.
Jest tu też sporo tekstów właśnie, no cóż, na temat malowania Landsknechtów, ale jest to fajne, bo to jest tak, skąd autor brał inspirację. Są tu drzeworyty z epoki, i na których widać kolory. Autor też tłumaczy, jak dobierał te kolory, dlaczego i tak dalej, i tak dalej. No jest tu całkiem dużo materiałów, jeżeli chcecie zacząć malować tych Landsknechtów, to tak jak mówię, warto tutaj zajrzeć i sobie to poprzeglądać i poczytać, pooglądać zdjęcia. Po raz kolejny mówię, fajne malowanie, bardzo efektywne według mnie, bardzo dobrze się te figurki prezentują. No i teraz już rzecz z branży wideo, jeśli tak mogę powiedzieć. Na YouTubie możecie znaleźć taki kanał jak Yorkshire Gamer. I on między innymi tutaj właśnie pokazuje swoją papieską armię, absolutnie świetna. Po raz kolejny żadne jakieś super malowanie, natomiast no, rewelacyjnie to wygląda i robi duże wrażenie, no, przynajmniej na mnie. Możecie podglądać pomysły, fajne pomysły na podstawki dowódców. Cała masa, większość w sumie to figurki Perych, przynajmniej te piesze. Trochę jest właśnie Assault Group, o czym zresztą autor mówi. No i rycerze też są Wargames Foundry, ale coś jeszcze nie pamiętam. No jak sobie oglądniecie to, to będziecie wiedzieć. No i to jest właśnie przykład tej takiej ascetycznie pomalowanej armii. Jest to armia teoretycznie składająca się z Włochów. No i no, wygląda tak, jak wygląda. Wygląda, no możecie się przyjrzeć. Natomiast ma jak najbardziej służyć do okresu wojen włoskich. Dodatkowo na tym blogu, jeśli byście chcieli, to autor jeszcze w bardzo przystępny sposób w paru odcinkach pokazuje podstawy, jak grać w Furioso. No i tam też można pooglądać sobie tą jego armię właśnie z bliska, czy tam może z innych kątów. No w każdym razie gorąco polecam. I jeszcze jeden kanał YouTube, Leon T66 Wargaming. Bardzo chwytliwa nazwa. Na tym kanale oczywiście dużo różnych materiałów, natomiast jest o tym właśnie, jak autor maluje tą oto armię Warlord Games Landsknechtów. Są też inne filmiki pokazujące etapy, bo to jest taki showcase, ale no naprawdę, po raz kolejny nie ma tu żadnego rewelacyjnego malowania na poszczególnych figurkach. Zresztą tak jak mówię, można zobaczyć, jak autor to maluje. Natomiast całość no, w pewnym sensie zapiera dech, dla mnie przynajmniej. Słuchajcie, wygląda to absolutnie świetnie, godne polecenia. Poza tym, że autor za Chiny Ludowe nie jest w stanie wymówić Landsknecht, co jest zastanawiające, tylko jest jakiś Landsknecht czy jakieś coś innego. Przezabawnie to brzmi, no ale wiecie, Anglosasi, oni mają bardzo giętki język, tam prymitywne dźwięki w tym ich języku są, no więc on nie jest w stanie tego wymówić. Ale poza tym bardzo polecam, żeby sobie oglądać, tak jak mówię, jeśli ktoś potrzebuje inspiracji, czy chce zobaczyć, jakby wyglądała pomalowana taka armia, no to nic, tylko oglądać ten filmik i też oczywiście pozostałe o tym, jak autor tą armię maluje. Słuchajcie, jeszcze takie słowo dygresji, bo jest to takie no, swego rodzaju ciekawostka, jeśli chodzi o moje bitewne granie w ogóle. Bo no, jak ja się zaczynałem tym interesować, było to dość naprawdę dawno temu. I w sumie chciałem grać w gry historyczne. Ale w żadnym wypadku nie mogłem nikogo znaleźć, kto by w to grał. A no powiedzmy to sobie szczerze, że był to też okres, kiedy bardzo żywo czytałem każdą literaturę fantasy, jaka się tylko ukazała. W sensie dosłownie. To znaczy, wiecie, mam na myśli, po 1989 roku w księgarniach zaczęły się ukazywać książki w większej ilości niż dotąd, książki zachodnich pisarzy, właśnie między innymi pozycji fantasy. Był taki okres, że kupowałem wszystko, co się pojawiło. Oczywiście minęła chwila i tego się nie dało, że tak powiem, nadążyć nad tą lawiną, prawda, bo to tego jest cała masa. Natomiast jak ja byłem, że tak powiem, nieduży, no to tak naprawdę w takim normalnym obiegu księgarniowym to niewiele można było dostać. Można było Tolkiena przeczytać, później Howarda, jeszcze tam parę rzeczy, Ursula Le Guin może, no tak, ale tak naprawdę większość tych książek pojawiła się dopiero po 89, no i tak jak mówię, przez pewien okres kupowałem je wszystkie, które się pojawiły. Dobrze, ale wracając do tematu. Mówiąc o tym, mam na myśli, że no powiedzmy, że fantasy bardzo lubiłem i dalej bardzo lubię generalnie. No więc nikt nie bardzo musiał mnie zachęcać do tego, żeby zamiast jednak w te gry historyczne zacząć grać w Warhammera, no to już się, prawda, znalazły jakieś tam sklepy wtedy w Krakowie i ludzie, które w te rzeczy grali. Strasznie mi się zawsze podobało Imperium.
To, jak ono wyglądało, cała, że tak powiem, taka pseudo quasi historyczna otoczka dookoła tej nacji, prawda, otoczonej przez masy wrogów, prawda, i broniącej się ci żołnierze, nie zawsze, znaczy nie zawsze, prawie nigdy nie będący, że tak powiem, jednostkowo lepsi niż ich wrogowie, ale prawda, w tej kupie i tak dalej dawali radę. Strasznie mi się to podobało i podobała mi się ta stylistyka. I żeby było zabawniej, w związku ze stylistyką Warhammera zainteresowałem się wojnami włoskimi. Także to jest takie dość śmieszne, jako że zainteresowanie historią poprowadziło mnie do Warhammera, a z kolei zainteresowanie Warhammerem niejako sprowadziło mnie z powrotem gdzieś tam w jakiś okres historyczny. Być może tego nie pamiętacie, ale tak naprawdę wtedy to było ten Warhammer, prawda, taki osadzony w renesansie, był dość niezwykły. To nie jest żadne klasyczne fantasy, jak to się teraz niektórym wydaje, bo dobrze pamiętam, że opis bodajże piątej edycji Warhammera mówił, chyba już to zresztą mówiłem na kanale, ale powtórzę się. Mówił, że jest to jedyny system fantasy, w którym huk dział miesza się tam, prawda, ze szczękiem mieczy. Tak to bodajże luźno można było przełożyć na język polski. No w każdym razie bardzo do mnie to przemówiło. Ten proch, te armaty takie, prawda, prymitywne, renesansowe i te inne chmary tam undeadów, orków i tak dalej, i tak dalej. No i tak jak mówię, to imperium, którym nigdy de facto nie zagrałem z jakiegoś powodu, bo zawsze czułem jakąś taką bardzo mocną więź z orkami w każdym systemie. Teraz może już tak nie jest, no bo gram też w inne systemy, w których po prostu orków nie ma, ale ja generalnie jakiś tak zielony jestem. No w każdym razie, i tak czy siak to imperium mi imponowało i ktoś to kiedyś napisał, że każdy gracz Warhammera w końcu, że tak powiem, wraca czy dochodzi do imperium. No ja bym też pewnie doszedł, ale to imperium szlak trafił, jak i cały świat zresztą. No i tak naprawdę dopiero później, jak być może śledzicie mój kanał, to wiecie, że grałem Freeguild, się to nazywało, w Age of Sigmar, już teraz się nazywa tam już tam jakieś Cities of Sigmar, to mi się już tak nie do końca za bardzo podoba. No w każdym razie, i to jest też coś, bo ja tak ględzę o tych wojnach włoskich, o tych armiach do wojen włoskich, tak naprawdę nie mam armii historycznej do tych wojen włoskich, jako że tak jak mówię, no wtedy no, nie było mowy o znalezieniu nikogo, a tak naprawdę no, te kilka lat temu, kiedy zacząłem, że tak powiem, próbować, że może by pograć jednak w jakiegoś tabletopa, który się wiąże z wojnami włoskimi, też nikogo nie znalazłem. Co zabawne, znalazłem wtedy kogoś, kto chciał ze mną pograć w Kings of War. Bo ja miałem taki plan, że zacznę grać w Kings of War Historical i tam sobie zbuduję, prawda, taką armię właśnie renesansową. Ale w to też nie miałem nikogo chętnego, więc stwierdziłem, że okej, no to zacznę w ogóle od Kings of War jako takiego i wtedy może gdzieś tam się przesunę, zrobię sobie tą historyczną armię, bla 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 bla. No i tak wyszło, że tak wygląda, wiecie, jak wiecie, jak wygląda mój Kingdoms of Men. Mam, jak to widać tutaj na tych zdjęciach, wyraźnie renesansowe zabarwienia i są to wszystko mniej więcej XVI-wieczni żołnierze, no oprócz tam, prawda, kawalerii, która no, pasowała, że tak powiem, mi do armii, natomiast no, to już jest XVII-wieczna kawaleria. No w każdym razie, myślę, że w końcu nadszedł czas, żebym się wziął za faktyczne wojny włoskie i za faktyczny XVI wiek. I to jest takie no, swego rodzaju, ja wiem, no, marzenie chyba w pewnym sensie, które zostanie spełnione, no już wiem, że zostanie, bo no, że tak powiem, mam z kim zagrać, choć nie stanie się to jeszcze, prawda, za tydzień ani za miesiąc, no, ale pomału, że tak powiem, zdążamy w tym kierunku, będę się starał się jeszcze innych zainteresować tym tematem, no ale to już jest pieśń przyszłości. No i tak dotarliśmy do końca moich różnorakich wywodów. Jeśli ciągle tu jesteście, to serdecznie Wam dziękuję i mam nadzieję, że było to chociaż trochę interesujące. A na dzisiaj to tyle, także żegnam się z Wami i do następnego razu. Hej!